No, doszliśmy do walki z Rominą. Zobaczymy teraz nią, jak pójdzie. Ten mieczyk oczywiście. To i później to sobie walniemy. Zobaczymy, jak idzie. Romina. Może do Radana dojdziemy? Kto wie? Dobra, no nie wiem, tak trudno. Teraz muszę uważać, ale dostałem. Niestety. Nie jest źle, spokojnie, do zrobienia. Łatwo unikać, przynajmniej w tej pierwszej fazie. Ale broń za wolna jest. Broń jest trochę za wolna, ale do pokonania. Brałem, ale za późno. No jeszcze raz tą samą. A to spróbujemy. Ja mam to na mniejszy level, a zobaczymy, jak to bije. Jeszcze nie mam kamieni piątek. Trzech mi chyba brakuje. Abym sobie tą broń założył. No, podobna jest dobra. O, to. Wysokiej jakości ręka demona krwi. Tak sobie polecimy. Dobra, to jeszcze sobie weźmiemy. Może to. O, ładnie to bije. Bio busha, tak jest. Dobra broń, jak na 25 to można by.
Spokojnie. To jest dobra broń. Tutaj błąd. Tak, to jest masakra. Niezła ta pała jest. Faktycznie. Ja nie mam na 25. Kurde, to tu można radana tą bronią spokojnie. Chyba. Dałoby radę. Jasne, że tak. Tak, niesamowita jest ta broń. Lepsza niż ta, ten, oczywiście. No jasne. Jeszcze raz po nie. Czekaj. Nieźle. Proste. Tak jest. Ta broń jest niesamowita na tym przeciwniku, przynajmniej teraz zauważyłem. Także inna rada na pewnie też. Fajna broń. Trzeba ją dopakować na 25. No, także Romina na spokojnie. Tym moim mieczykiem też, ale moim gorzej szło. No dobra, no to wchodzimy do Radana. Spróbujemy go też ubić bez pomocników tym razem. Może się uda. Zobaczymy jeszcze, jak biją przeciwnicy tutaj. Na tym początku też trudni byli. Nie wiem, ja mam 15 poziom tej pały. Zaraz zobaczymy. Ale rzeczywiście elegancko biło. Wolno, ale potem 200 i spokojnie. Tak nie zabierało energii. Także uniki tam robiłem do przodu, więc trochę uniknąłem. A lepiej mi się walczyło niż tym podszywanym mieczem. Także tą broń też tam. Miejcie sobie na uwadze. Na tego Radana. Pewnie działa. Dobrze, zaraz się sprawdzi. No, trzeba ją dopakować. Kamienie piątki. Kto tu, kurczę, dropi kamienie piątki? Zwykły kamień, nie ponury. Kamienie kowalskie piątego poziomu. Nie wiem, muszę przeczytać, gdzie to dropi. Gdzie to się w ogóle też zbiera, ale dropią na pewno jacyś. Na początku, przed tym zamkiem, tam gdzie była Relana, to dropi tam koleś, ten rycerz taki ciemny. Siódemki dropi, cały czas. Siódemka, kamień siódemka. Nie, szóstka. Podwójne szóstki. Szóstka dwa razy. Także jak tam go zabijecie, nie wiem, z 10 razy, to z 6 kamieni wypadnie. Co drugi raz dropił mi kamień szóstka razy 2. Teraz trzeba zobaczyć kamień piątka, gdzie jest. Jaki przeciwnik to. Jakiego wypada, no ale to muszę zobaczyć, gdzieś poczytać, bo nie wiem. No dobra, jesteśmy w tej fajnej lokacji. Zobaczymy, jak tam bije. Jak tam będziemy grali. Dobra, ale ta pała jest rzeczywiście niezła, ona jeszcze pod mistycyzm jest. Kurczę, naprawdę dobra broń. 380 tysięcy za Rominę. Gdzie to jest? No dobra, mam statystyki w miarę dobre, tylko 1200 tutaj, ale
Kurde, to jest tylko który poziom? 14 poziom. Masakra, jak to na 25, tak, to jeszcze pod mistycyzm jest. To jak mistycyzm by miał, nie, z 50, to dopiero by biło. Ale zobaczymy, zrobi się może. No kolejna broń taka odkryta, która... Na ciężkich gram broniach, no. Akurat siłę mam na maksa, więc na ciężki gram. Ale zręczność też mam, może też coś daje. Dobra, patrzymy, ten jest trudny gość. Ten to był trudny. Od razu bił. Ten ptaszek taki. Ale obrażenia jakie kurde małe dostaje. No dawaj, 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 dropnij go. Nie no, nie takie małe. Spokojnie, przecież tutaj zaraz pokonamy, pewnie. Ten coś, cios coś dał? Nie no, daje, no pewnie. Dawaj, dawaj. Potańcujemy i po nim. Ten jeszcze lata. No tak, to tak. No, walniesz go? Na 14 taki level. To nieźle jest, pewnie. Całkiem dobrze. Później dopakujemy. Będzie ok. Dobra, tu wylecą tak wszyscy. Żadnego questa nie zrobiłem. Na tym przejściu, ale szybko. 3 godziny, 4. Od początku. Między 3 a 4 godziny. Jak się bossów raszuje. No dokładnie. Radon już blisko. Zobaczymy jak z nim pójdzie. Czy się będę tyle męczył razy co wtedy. Ale muszę tą broń sobie naładować. Ale pokonam go bez pomocników. Jeszcze raz. Dlaczego nie? Tak, to jest w porządku broń, tylko trzeba ją dopakować. Ona właśnie tego stuna powoduje, naprawdę. Fajnie ogłusza. A jak byłby większy level, to masakra pewnie. Pod mistycyzm jeszcze. Sprawdzę to, sprawdzę. Tu mi wyleciałeś, tak z boku. Tam ma ten cios. Ognisty, bo ja sobie to wpakowałem do tego. Ta, popioły wojny. Co ja mam za popioł? No tak, ale takie coś, nawet niezłe może. Na osób. O, i oni teraz giną. Tej magmie i do widzenia. Całkiem dobre. Ale za słaby poziom, tylko 14, 13, 14. Muszę te kamienie piąteczki i polecimy sobie jeszcze raz na Radana. O, od razu klękają. Elegancko jest. Raz, dwa. Jest do widzenia. Raz, dwa, trzy. Jeszcze zrobisz, zrobisz. O, i do widzenia jest. Tak, ta broń powoduje właśnie, że ich ogłusza i klękają i wtedy możesz zadać obrażenie. Fajne. Bardzo ciekawa broń.
powolna, ale bardzo dobra, bardzo taka mocna. Nie biorę już tych przedmiotów, nie chcę mi się do Radana, chcę dojść. Dobra, tu jest ciężki przeciwnik. Ja nie mam apteczek, tak? Nie mam. No, tutaj nie mam apteczek. Nie mam jeszcze, dobra. No to idziemy. Taki dziwny był. Bardzo dziwny jest. Ale klęknął. I teraz go można, ale nie wiem, czy się uda. Może jeszcze raz. Ach, pięknie unik i dał radę. Kurde, na 14 poziomie bronia tak dobra. W porządku. Dobra, ognisko chyba mamy następne. Ale nie, tutaj mnie zabili. Dobra, okej. Okay. Pamiętam ten czarownik. No dobra, dobra, w porządku. Więc ja już tam dojdę do Radana. I będziemy jeszcze próbowali z nim zawalczyć. W następnym odcinku. Zobaczymy, czy się uda go pokonać. Za którym razem bez pomocników. Enir Ilim.